Ta świątynia musiała opierać się w kolejnych wiekach przed najazdami Prusaków, przed najazdami Krzyżaków. Zresztą fundator świątyni w 1323 roku zginął w czasie najazdu, broniąc i świątyni, i swojej posiadłości, i tej oddanej Bogu i chrześcijaństwu ziemi dobrzyńskiej. Można powiedzieć, że ta świątynia, która rzecz jasna przez wieki była rujnowana, burzona, na nowo zawsze przez wierny lud i przez gorliwych kapłanów odbudowywana. Po to, żeby dzisiaj, w 2017 roku, pięknieć tutaj na trasie przejazdu, jak mówią warszawiacy, do Wrót Mazur. Każdy, kto przyjeżdża z centralnej Polski, kieruje wzrok waszą piękną świątynię. Kieruje i podziwia, i mówi, musi to być jeden z najstarszych kościołów. I tak jest. Takie są fakty. W tej świątyni, trzeba powiedzieć, uwagę zawsze wiernego chrześcijanina musi zwracać ołtarz główny, do którego kieruje się nasze serce, do którego kierują się nasze myśli. W tym ołtarzu widzimy dzisiaj piękną scenę XVII-wiecznego obrazu ukoronowania Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Piękny obraz, ale również w jego zasługie, czy też odwrotnie, gdybyśmy te obrazy wymienili, jest obraz Przemienienia Pańskiego. Proszę Państwa, to są wasze bezcenne skarby. Wszystko jest tu skarbem, i te tablice pamiątkowe, i przede wszystkim gorliwość pokoleń, ale zawsze tej gorliwości pomagali i pomagają po dzisiejszy dzień gorliwi i oddani Bogu, ludziom i ojczyźnie kapłani. Tak było, gdy przez okres międzywojnia i pierwszych latach powojennych kapłanem parafii Szyskiej był oddany i gorliwy ksiądz Aleksander Nieborański. Tak było przez szereg lat, starsi to muszą pamiętać, a patrzę na głowy jeszcze bardziej poszronione od mojej księdza